Cześć, witajcie w kolejnym na szybko poświęconym grze o tron. Dzisiaj pogadamy o odcinku czwartym, szóstej serii, ale zanim to zrobimy, chciałabym się tylko odnieść do komentarzy, które pojawiały się właściwie od samego początku, jak publikujemy tą serię. A w ostatnim wideo było ich wyjątkowo dużo. Chodzi o nomenklaturę, czyli o nazewnictwo, że mieszam nazwy angielskie z polskimi. No niestety nie robię tego celowo i nie robię tego na pewno po to, żeby Was wkurzyć. Robię to dlatego, że ja grę o tron znam przede wszystkim w języku angielskim i te nazwy są mi bliższe. Po polsku ich nie znam, więc jeżeli się przygotowuję do jakiegoś odcinka, to sprawdzam je zazwyczaj. Nie wszystkie odpowiedniki znajduję, nie wszystkie zapamiętuję w odpowiedni sposób, a ponieważ mówię z głowy, to najczęściej po prostu zapominam polskich nazw, więc jeżeli zdarzy mi się czasem jakaś wpadka, to bardzo was proszę nie hejtujcie. Jesteśmy tylko ludźmi. A teraz przechodzimy już do samego odcinka. Ten odcinek zaczyna się znowu od Johna Snow'a. Jeżeli myśleliście, że John wszystko rzucił i odszedł z czarnego zamku, to daliście się zwieść tak samo jak ja. John nie odszedł, ponieważ wcześniej musiał się spakować. I właśnie w trakcie tego pakowania rozmawia z Edisonem na temat swojej własnej śmierci. Samo w sobie jest to już dosyć surrealistyczne, dlatego że kole się powiada o tym, jak to był umarł i co się w związku z tym stało. Przy okazji możemy też nawiązać do tej całej kwestii, czy John został zwolniony z obietnicy, jaką składał nocnej straży. Z tego, co on sam mówi, uważa, że nie tyle czuje się zwolniony przez to, że umarł, ale raczej to, że umarł, pokazało mu, że jego działania były bezcelowe i po prostu czuje się zagubiony. I nie wydaje mu się, żeby był w stanie stawić czoła temu wszystkiemu, z czym się szefowanie nocnej straży wiąże. Dlatego odszedł, nie dlatego, że ta śmierć jakby rozwiązała całą tą umowę. Nie opuszczamy jeszcze Czarnego Zamku, ponieważ tam dochodzi. Mieliśmy taką sytuację, kiedy oni się spotkali, kiedy zrobiło się wzruszająco, pięknie, a potem zrobiło się wręcz domowo, kiedy Sansa i John siedzieli i jedli zupę i rozmawiali, wspominali rzeczy, które były im bliskie, rzeczy, które były pozytywne w serialu, który już od dawna nie był pozytywny. W ich relacji doszło też do pewnej sporej zmiany, dlatego że Sansa bardzo się zmieniła. Jon zresztą też się bardzo zmienił od chwili swojej śmierci. Sansa dojrzała, i można powiedzieć, że w tej chwili emocjonalnie bliżej jej chyba do matki. Jest wojownicza i też pała rządzą zemsty na ludziach, którzy ją skrzywdzili to ona namawia Johna do układ w sytuacji praktycznie bez wyjścia. I jak twierdzą twórcy w materiale, które opublikowano jakby dodatkowo do, do tego odcinka, cała ta sytuacja była inspirowana wojną secesyjną amerykańską i tym, co robił Abraham Lincoln. Tyrion jest takim Lincolnem, który próbuje walczyć z niewolnictwem, jednocześnie negocjując okres przejścia w jakiś sposób, zjednać tego strasznego, myśliwego. Starca ale o tym prawdopodobnie przekonamy się w kolejnych odcinkach. Marjorie spotyka się również ze swoim bratem, widzi go pierwszy raz od bardzo dawna i nie zawaha się go użyć, czyli jednym słowem, wszystko to, co przewidywaliśmy w poprzednich odcinkach, zaczyna się spełniać. Szykuje nam się wielka bitwa, szykuje się zbieranie armii przeciwko Ramzejowi, szykuje się Sansa, która będzie chciała naprawdę bardzo ostro zemścić się za to, co jej zrobiono, co zrobiono paru innym osobom z jej rodziny. Będzie musiała też przekonać Johna, który ewidentnie po swojej własnej śmierci i zmartwychwstaniu ma pewne problemy osobowościowe i tak chyba jeszcze jest taki, nie wiem, niezbyt pewny siebie. A mówiąc o zmartwychwstaniach, to w ogóle podobno jest temat przewodni całej tej serii zmartwychwstania albo narodzenie na nowo i tu dochodzimy do tego najbardziej spektakularnego wątku z całego odcinka czwartego, Czyli Deni. Denerys ma już sama świetny pomysł i przy pomocy swoich dwóch popleczników jest w stanie zdziałać naprawdę rzeczy wielkie. Ci, którzy nie lubią Denerys, bo kojarzy im się z takim patosem, z tym takim chodzeniem, obnoszeniem się, co to nie ona. Raczej nie będą usatysfakcjonowani, dlatego że uwaga, uwaga, nagły atak patosem. Co ma miejsce? Otóż to ma miejsce, że Deni jest sądzona, to znaczy jej los jest decydowany przez kalów. Kalów, którzy nie szczędzą jej przykrych słów, którzy ją dyskryminują, którzy ją obrażają, którzy też stosują wobec niej takie bardzo hamskie, seksistowskie zaczepki. Tymczasem ona, jak zwykle, się nadyma, a potem odchodzą twórcy. I, I rzeczywiście nawet ta scena, gdzie widzimy Dani yy, Nago, paradoksalnie nie jest sceną, gdzie ona jest seksualizowana, ona nie jest obiektem seksualnym, ona jest boginią, ona jest tam pokazana po prostu jako nadistota ludzka. Na co zresztą reagują? Ona jest boginią. Druga rzecz to wątpliwości mitologiczne, że tak powiem, dlatego że sam Martin twierdzi, że Targaryenowie nie są odporni na ogień. Kim albo czym w takim razie jest Daenerys i dlaczego jest odporna na ogień, tego nie wiadomo i myślę, że jeszcze będzie sporo dyskusji na ten temat. Poczekamy też w jaki sposób ustosunkują się do tego twórcy serialu. Podsumowując, ten odcinek nie był jakiś szczególnie spektakularny, chociaż oparto go na dwóch mocnych scenach, na początku i na końcu. Scenach pozytywnych i takich pozytywnie wzmacniających, bo mamy dobre rzeczy, które dzieją się z naszymi bohaterami, z bohaterami, których lubimy, którzy ostatnio byli w dosyć trudnej sytuacji, a tymczasem coś zaczyna się dziać. Jednym słowem nie był to najlepszy odcinek całej tej serii jak dotychczas, ale na pewno był średnio niezły i muszę przyznać, że ten sezon idzie w bardzo ciekawym kierunku. Ja jestem na tak. Bardzo jestem ciekawa, co wy sądzicie na temat tego czwartego odcinka i w ogóle tej serii. Piszcie w komentarzach. No i oczywiście koniecznie śledźcie nasze Na Szybko Grze o Tron co tydzień w każdy poniedziałek.